Cześć, są Wars of Spiders. Dziś nagramy wam odpakowywanie zakupów, które nabyliśmy na giełdzie terrorystycznej w Warszawie. Dzisiaj pierwszą paczuszką będzie karma dla naszej karmówki. Karma dla karmówki. Od hodowli owadów karmowych Crickets Dominik Helbin. Pierwszą rzeczą jest hydrożel, który będzie służył do nawodnienia naszych świerszczyków i karaczanów. I karma, żeby miały co żeby jeść. Miały co jeść. Wiadomo. Wizytóweczkę odkładamy na boczek. Dobra. Kolejną. A zaczęliśmy od karmówki, to i będziemy szli tym tropem. Trafiliśmy na przyjemną promocję przy zakupie dwóch pudełeczek. Trzeci dostaliśmy gratisowo od hodowli owadów karmowych Krzysztof Dziągielewski. Jest to głównie wylęk karaczana. Ale fajne jest to, że tam są też te duże sztuki. No dokładnie, są tutaj też duże, które możliwe, że później... Bo są parki, coś... no nie? W jednym... Tak, w jednym drugim jest parka. Prócz tych małych, nie? Pełno tego jest. Chyba 200 sztuk. Ale te duże można oddzielić w sumie od małych. I ewentualnie coś może z tego jeszcze będzie. I tak samo odkładamy. Ale z karmówki to jeszcze nie jest wszystko. Na samych karaczanach nie zostało. Tutaj mamy zakupione świerszczyki. Mniejsze i większe. Od hodowli owadów karmowych Imperator. Małe świerszcze i większe świerszcze. I jeszcze dodatkowo, ale to już od innych hodowców, jeszcze inne świerszczyki. Ale to już od kogo innego. Wizytówki pan nie miał, więc niestety nie mamy jak go polecić. Tutaj hodowców Imperatora odkładamy i świerszcze też na bok. Dalej będzie coś z wystroju. Pod ostatnim filmem z naszym ptasznikiem kędzierzawym dostaliśmy komentarz, że gdzie jest jakiś domek dla naszego kędziorka, a domek znajduje się właśnie tutaj. Nie mieliśmy co mu wstawić, nie chcieliśmy dawać byle czego. Więc domek został zakupiony, zostanie długo wstawiony. Od sklepu zoologicznego Kajman. Już kupujemy u nich któryś raz z rzędu na giełdzie akcesoria, więc jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Szczególnie z korzeni jesteśmy zadowoleni, bo naprawdę pięknie nam się trafiły. Jeden akurat tam pasuje pod jakąś tilancję. A drugi prawdopodobnie dla jakiegoś ptasznika nadrzewnego będzie. Więc to wam już pokazaliśmy. To też idzie na bok. A najlepsze jeszcze przed nami. Następne będą oczywiście jakieś roślinki. Jak już pokazujemy wystrój wnętrz. Wspominam o tilancji. Pokażemy jedną z tilancji, którą kupiliśmy, ale to nie jest korzeń dla niej. Ona będzie miała zastosowanie trochę inne, bo będzie na oknie. Przez decyzję odgórną. Ale do terariów mamy paprotkę. I zapomniałem, jak to się nazywa. Ładna roślinka. Ale taka ładna, białolistna roślinka. Od Teradise, tak? Których serdecznie pozdrawiamy. Też już drugi raz od nich kupowaliśmy. Dokładnie, drugi raz kupowaliśmy. I drugi raz miło się z nimi dyskutowało. Zawsze coś fajnego mogą doradzić, podpowiedzieć. Więc zapraszamy was również do nich. Od kolejnych
hodowców roślin. Kupiliśmy 2-3 krotki od gadygady.pl. Już dawno polowałem na jakąś fajną trzykrotkę, ale nigdzie nie mogłem jej trafić. Każdy mówił, że gdzieś tam można kupić ją w Biedronce czy w jakichś sklepach z kwiatami, ale nigdzie ich nie było. Aż w końcu... Będzie dla Schmittingu. Właścicielka kanału odnalazła na giełdzie. No bo dzisiaj były 2 piętra w ogóle giełdy. Była połączona z akwarystyką, więc roślinki już są też za nami. Ale roślinek też nie koniec, ponieważ mamy jeszcze roślinkę sztuczną. Dla naszych maluchów. I dodatkowo jeszcze mech. Ponieważ nasz się już kończy i na pewno nam się przyda. Sztuczna roślinka głównie będzie do pajączków z moczboxów, żeby miały się po czym spinać. Szczególnie ostatnia awikularia kupiona. Nasza malutka Diversipes. Wszystko nam tu gra. Świerszcze nam tu śpiewają. Już pewnie zapowiadają, co będzie kolejne. Bo się lękają. Co będzie tak naprawdę? A będzie to oczywiście dawaj. Do terrarium. Pierwszym będzie pajączek Holoteleincei Gold. Naprawdę piękny i niedrogi. Pokażesz nam bez szybki czy nie? No, mogę spróbować pokazać. Mam nadzieję, że nie wyskoczy. On taki ruchliwy dosyć jest. No właśnie widzę, taki... Jest tak jakoś tak. No, super. Dobra. O, jakiś wystraszony. Był trochę przemęczony w autobusie, więc niestety no jest lekko spłoszony. Był on zakupiony od Brzoskwiniowej Regi. Wizytówkę dostaniecie na filmie i zobaczycie wszystko dokładniej. A ostatnią przesyłką są oczywiście jeszcze pajączki. Mała ściągawka z boku, ponieważ nie mogliśmy zapamiętać wszystkich nazw. Ale... Trudna łacina. Trudna łacina. Dobrze nazwane. Więc może zaczniemy od najmniejszej... Od Semani. Od Semani? Dobrze, zaczniemy od Semani w takim razie. Polowałam na nią. Czyli jak zaczynamy od Semani, to może otworzymy ją przy okazji. Jeszcze jest malutka. Czyli będzie to Abchonopelma Semani, czyli ptasznik zebrowaty. O, tak ona wygląda. Jest malutka. No, jeszcze tak nie widać dobrze. To jest chyba stadium L5, z tego co pamiętam. Czy L4? L5 chyba. Dobrze. Więc ją odkładamy już na bok. Kolejną. To teraz się ma od mniejszego. Niech większe będą trochę na później. Czyli tu będziemy mieli Hapalopus SP Big. Nazywany Kolumbia. Jakie dziwne światło zapaliśmy. Jest taki malutki. Malutki i ma bardzo ładny odwłok. Troszkę przypomina Davos Pentaloris, tylko że Davos ma zupełnie inne znaczki. No, ale jest to maluszek. Jego nie planowaliśmy, ale taki... Pan nas namówił. Wszystko przez pana. Wszystko przez pana. A pan, od którego kupowaliśmy, prowadzi stronę Pinoterra, którego serdecznie pozdrawiamy. Bardzo miły pan. Spędziliśmy u niego chyba pół godziny na dyskusjach. Ale warto było, naprawdę. Dobrze, co tu mamy teraz? Tutaj będziemy mieli Tapinogenius Gigas. Przepraszam, pomyłka. Gigas mieliśmy kupić, ale się rozmyśliliśmy. Tapinogenius
Violaceus. Violaceus. Tylko on... No, chyba go nie zobaczymy. Jest. Tutaj z boczku. Jest? A, tak, tam na dole. Czekaj, może. On co taki większy już jest. No, dlatego myślałem, żeby niedługo zrobić jakąś małą aranżację. I on ma być w przyszłości fioletowy, tak? Tak, on ma być fioletowy. O, tu wam go lekko odsłonię. No i jeden pan nam dzisiaj sprzedał taki... taką wieść, że podobno jak ptasznik dużo pajęczynuje, to jest samicą. Tak usłyszeliśmy dzisiaj. Taką legendę. Przekonamy się, czy dłoni dużo pajęczynową. Na razie jest bardzo wystraszone maleństwo. Dobrze, skulone. Dobrze, maleństwo. Nie tyle co maleństwo, bo już jest w sumie dosyć spory ten pajączek. Więc został nam pająk ostatni. A to będzie psalmu Poeus Pulcher. Ciężka łacina, oj ciężka. Oj, łamie język strasznie. Oj, ale ten jest żywszy. Ten jest żywszy. Wiesz co? Muszę tylko się odbyć. Może od tej strony, żeby mu nie popsuć tego gniazdka. Dokładnie. Wiesz co, tutaj skacze. No dobra. Także to by było na tyle. Jeszcze nie na tyle. Jeszcze wam pokażemy tego pulcher. Jeszcze pokażemy. Pokażemy. Jakoś trzeba go otworzyć przecież. Jak go potem nakrmimy. Widać ładnie? No, tu nawet wilinka jest, wiesz? No widać. W środku. Potem go pewnie przeniesiemy. Troszkę inaczej zaaranżujemy ten pojemnik, trochę bardziej po swojemu. Ale... no, to byłoby na tyle z naszych zakupów. Mamy rośliny, mamy mech, to teraz będą aranżacje. Już niedługo. Ale bez spoilerów. Wszystko zobaczycie już niedługo. Na naszym portalu. Jeżeli film się wam podobał, postawcie łapkę w górę, komentarz i zapraszamy was na naszego fanpage'a. Na razie, cześć.